Warszawa. Tysiące pracowników dowozi jedzenie rowerami i skuterami. Uber Eats. Najpopularniejsza aplikacja w Polsce umożliwiająca zamawianie jedzenia. W wyniku tego jest ona głównym źródłem utrzymania wielu osób, głównie obcokrajowców. Jak wygląda ta praca i ile można zarobić jeżdżąc pod banderą Uber Eats? Pokazuję Robertowi, jak wygląda praca w Uber Eats. Wciskamy w aplikację Uber Driver, przechodzimy w tryb online. Wejdziemy do środka, ponieważ dzisiaj w słonecznym Mazowieckim trochę pada. Okej, okay, już przejąłeś zlecenie. Tak. W tym samym McDonaldzie. Słuchaj, kiedyś myślałem, że to trzeba jeździć po mieście. Żeby dostawać zlecenia. No. Ale system działa po prostu tak, że dostaje najbliższy kierowca zlecenie. Więc można tutaj najbliższy kierowca McDonalda czy klienta? Najbliższy kierowca do restauracji. Aha, czyli najlepiej tutaj po prostu. Tak, najlepiej siedzieć i nic nie robić w McDonaldzie. Spoko. To będzie chyba najgorsze zamówienie, ponieważ facet zamówił zestaw powiększony, czyli będzie napój, duży napój i lody. I nigdy nie udało mi się dojechać z napojem całym, lodów też nigdy nie przewoziłem. Ktoś mi pisał na grupie o tym, jak to zrobić, żeby się nie rozlewało, sobie to przyblokować półką. Więc zrobię tak. Ale patent. Tak. I w drogę? Lecimy! Musisz coś jeszcze? Nie, jeszcze muszę kliknąć, tu że odebrałem. Dobra, oceniasz pick-up bardzo dobrze. Rozpocznij przejazd. Słuchaj, lecimy w stronę Królewskiej. O, ten jeep też fajny. Jak widzimy, jest zarąbista ulewa, a ty jeździsz mimo tego na rowerze. Jeździsz przez to, że ja z tobą się spotkałem na konkretną godzinę, czy też byś jeździł, bo zarąbiste godziny pracy. A jak to wygląda? Jeżdżę tylko dlatego, żeby zrobić content dla siebie i dla ciebie. Chociaż myślę, że... Poświęcenie! Tak. To już? Jak po pierwszym? No, po pierwszym, no to nie był mój pierwszy raz, już kiedyś to robiłem. Ale to był mój pierwszy. Pokaż następne zamówienie. Sapko, spoko kebab. Ja zawsze myślałem, że to jest spoko, a w końcu się przejrzałem i to jest sapko. Sapko kebab. Dobra, lecimy, nawiguj. O, trenuj rowlog. Tak. Fajni są. Co dostałeś? Masz jakieś picie, czy sam kebab? Na szczęście mam tylko kebab. Jeden? Jeden kebab. To chyba się nie opłaca. Nie opłaca się. W ogóle. Sam kiedyś tak robiłem i mogę potwierdzić, że się nie opłaca. Ile płaciłeś wtedy za takie zamówienie? 20 zł. 20 zł? To jest łatwa kuraca, która zbytnio nie wymaga języka. Chociaż i tyle wiem. Dlaczego oni to opanowali w 98%? Są Hindusi. Aż? To są oficjalne statystyki? Nie, ale wynikają z mojej obserwacji. Naprawdę, no jesteś chyba drugą osobą w życiu, którą widziałem, która jest biała. A wiesz, możliwe, że tamta była Ukraińcem, Rosjaninem czy cokolwiek. Słuchaj, no po prostu to jest łatwa praca, która nie wymaga znajomości języka. I no nie potrzeba zbyt wielu umiejętności. Jedyne co się przydaje to znajomość miasta. Także tu prawo. On skręca. Czyli po prostu stworzyli sobie taką swoją wewnętrzną grupę zawodową. Tak, ja staram się zdobyć ich zaufanie i dowiedzieć się prawdy. I podstępem załatwić sobie mieszkanie po taniości. Ale fajna fura. O, BMW i8. Tak, kiedyś dorobimy się na Uberze. I wiesz, jak jest jakiś Hindus, który przyjeżdża do Polski, to oni go wkręcają. No i tyle. Pyta Hindusa, wiesz, ej, gdzie pracujesz? Porywają. Tak jest fabryka i zakładają, bo dają rower, zakładają torby i wychodzi z drugiej strony jako klasami. Tak, z klasakiem wychodzi. No i wiesz, pyta go, gdzie pracujesz, gdzie się fajnie zarabia? No, na Uber Eatsie. Lekko pracę, fajno. Rower z Veturilo na początek. Nie? Okej, okay, jedziemy dalej. Spytaliśmy się strażników, czy zamawiali kebab. Uciekamy! Pod prąd. Wszystkiego dobrego.
Kończysz kurs na telefonie, czy jak to jest? Ciągle zapominam zakończyć kurs na telefonie. Okej, to zróbmy to. Dobra. Mogę ja to zrobić? Jasne, bawię się, dobrze. Tutaj, potwierdź miejsce. Tylko żebyś mi nic nie... I co teraz? Przemek B, to był Przemek, więc klikamy Przemek, odbiorca. Okej. Zapisz. Jak oceniasz Przemka? Bardzo dobry Przemek. Chyba bardzo dobrze. I musisz przyciągnąć. I zakończ przejazd, czyli tak jak na zwykłym Uberze. Jaki miałeś swój najdłuższy przejazd? Najdłuższy Pamiętasz? Przejazd... Nigdy, zawsze zaczynałem na Śródmieściu i nigdy nie wyjechałem poza Śródmieście. Okej. Następne. Tak, pierwszy raz przewozimy pizzę. Mieści się? Wspaniale. Mamy to. I co tak. Teraz? Klikamy potwierdzenie, oceniam pick up, rozpocznij przejazd. I jak daleko? Fiu, 3 minuty. A tutaj czemu tyle tego? No. Po prostu poszli sobie, nie boją się o to? Ile kosztuje taka torba? 250 na kaucji, ja kupiłem to 150. Okej, okay. Gdzie kupiłeś? Na Oliksie? Na Oliksie, od kierowcy z Ukrainy, który powiedział, że ogląda moje filmy. Why there are so many people from India? Yes. In Uber Eats? Yes. Why? Why? Because here is language problem. Okay. I'm also educated person. I'm also study here. I'm master in engineering management course. Okay. But language problem. I'm also looking for a job. But language problem is very difficult country. Very old. I don't know. Yeah, exactly. I don't know. They are stupid. Jakie to ciężkie. Nie dramatyzuj. A dostaniesz jedną gwiazdkę, tak mi się wydaje. Tu nie ma gwiazdek, to są łapki w górę. No to łapka w górę na YouTube. Chodź o ciebie. Cześć, Maciek. Cześć. Dobra, leć i może wyjmę. Jest, będzie. O, dokładnie. Będzie trochę łatwiej. Jeździmy we dwóch. Tak, dzieje się w połowie. To wychodzi tak. Jakieś 70 na godzinę. Mam nadzieję, że się podzielimy. Mam nadzieję, że dostanę to, co mówisz. Czerwonie i mężczyzna. Dzięki wielkie. Cześć. Już tam? Ten... Tak. Okay. Ty, jedziemy wyżej, zobaczymy sobie widoczki. O, już się zaktualizowało. Okej. Ile? 3 godziny online, prawie 70 zł. Okej, 3 godziny, ale... Dostałem 3 zł na piwku. Ciekawe od kogo.